Konferencja, myślę, że jest podsumowaniem tego, co się działo w ostatnich latach, jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe i naukę w szczególności, ale również wyznacznikiem tego, co powinniśmy robić, żebyśmy dołączyli do grona krajów najbardziej innowacyjnych, krajów, w których powstają i realizują się wspaniałe pomysły, no, które będą nam wszystkim służyć. Moim zdaniem najważniejszą rzeczą, którą przynajmniej uczelnie powinny robić, to bardzo dobrze uczyć studentów w sposób kreatywny. Taki, żeby właśnie oni, jak potem pójdą do gospodarki i w ogóle do społeczeństwa, no żeby właśnie te innowacje wprowadzali. Jedna to jest bariera mentalna. Z natury rzeczy uczelnie są, że tak powiem, konserwatywne. No ale jest jeszcze druga rzecz, mianowicie mnie się wydaje, że w Polsce poszliśmy zbyt szerokim frontem. To znaczy tych uczelni jest tak dużo, że ruszyć taką wielką całą masę jest właściwie prawie niemożliwe. To jest takie swoiste otwarcie na świat, na Europę. To dostęp do doświadczeń, do wiedzy, do uniwersytetów, to jest wymiana myśli. Nie jest tak źle, żeby nie było ani sensowności, ani celowości, ani intencji współpracy między nauką a przemysłem, tylko że potrzebne są rozwiązania, no nie, po pierwsze w samym przemyśle i w gospodarce, na uczelni, ale także najbardziej potrzebne jest powołanie do życia takiej instytucji, które zajmowałyby się specyficznie wdrażaniem, czyli takie ogniwa pośrednie. Chodzi o to, żeby nie tylko nasi najlepsi młodzi ludzie pracowali gdzie indziej, ale żeby do nas przyjeżdżali, pracować w naszych laboratoriach, w naszych ośrodkach, ci, którzy woleliby u nas niż u siebie, prawda? Czyli żeby stworzyć taką możliwość, żeby się otwierać na zewnątrz. Mamy wysokie tempo wzrostu gospodarczego, ale jednocześnie mamy świadomość, że te czynniki wzrostu, one się wyczerpują, że trzeba poszukiwać nowych. Te nowe wiążą się z innowacyjnością. Innowacyjność, czyli coś nowego, to jest poszukiwanie. A poszukiwanie to przebiega właśnie poprzez takie procesy jak tutaj, poprzez dyskusje, poprzez porównywanie wyników badań, poprzez ich ocenę czy poddawanie krytycznej analizie. I temu służą takie konferencje jak ta i jestem przekonany, że też ta tą rolę znakomicie spełni. Większa otwartość, lepsze dofinansowanie i wprowadzenie pewnych rozwiązań strukturalnych, takich, które by pomogły przetransferować te z uczelni, czy ośrodków badawczych do przemysłu. Najważniejszą sprawą, jaką uczelnia ma robić, to jest dobrze w dzisiejszych czasach, zwłaszcza kreatywnie, uczyć studentów.